Czytamy pod chmurką. Ogólnopolska akcja 5 minut dla książki, w którą włączyła się również Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna, rozpoczęła się odczytaniem cytatu z książki Arturo Pereza Reverte, Królowa Południa. Książki są bramą, przez którą wychodzisz na ulicę. Dzięki nim uczysz się, mądrzejesz, podróżujesz, marzysz. Wyobrażasz sobie, przeżywasz losy innych, swoje życie mnożysz razy 1000. Ciekawe, czy ktoś da ci więcej za tak niewiele. Pomagają też odpędzić różne złe rzeczy. Samotność, upiory i tym podobne. Czasem się zastanawiam, jak możecie znieść to wszystko. Wy, którzy nie czytacie. Arturo Pérez Reverte. Na skwerze przed biblioteką przygotowano sporo niespodzianek dla czytelników i przechodniów, których zachęcano do wspólnego czytania. Przygotowano wygodne miejsca do siedzenia, a także kącik z książkami dla dzieci. Spotykamy się 23 kwietnia, czyli w dniu, Światowym Dniu Książki. Tak? Jest to taki szczególny czas. Nasza biblioteka wpisała się w akcję ogólnopolską, zresztą myślę, że bardzo fajny jest to pomysł. 5 minut dla książki. Czytamy pod chmurką. Chmurka okazała się łaskawa, bo jest ciepło, no może nie do końca słonecznie, ale nie pada, także się cieszymy. No i cóż, staramy się promować książkę, czytelnictwo, manifestować swoją miłość przede wszystkim do czytania, do tego, co książki ze sobą niosą. Staramy się też pewnego rodzaju szerzyć modę na czytanie. Wszyscy, którzy włączyli się do akcji Czytamy pod chmurką, mogli wylosować cytat o książce i podzielić się opiniami o znaczeniu książki w życiu społecznym oraz opowiedzieć o swoich zamiłowaniach literackich. Stare, dobre książki, które może nie wszyscy zwracają na nie... Moje dzieci przyszły? Nie wszyscy zwracają na nie uwagę, bo mają już taką trochę okładkę mało kolorową. To jednak są naprawdę... Nie ocenia się książki po okładce i to jest naprawdę prawda. Naprawdę prawda, tak. Przypadkiem dzisiaj poszłam do biblioteki wypożyczyć książkę i poinformowano mnie o takiej akcji. Z ciekawości przyszłam zobaczyć. Lubi pani czytać? Kiedy jest czas, kiedy jest możliwość, tak. Najchętniej sięga pani po jakie książki? No trudno powiedzieć, naprawdę. Jak na razie, no to jest początek. No, mam nadzieję, że to się wszystko... Tak, zgadza się. Książka jest ważna, córka mi to podpowiada. No, dosyć ciekawe, tylko troszeczkę za mało ludzi. Zawsze ciekawa inicjatywa. No. Przyszedł pan tutaj dzisiaj po to, by głośno poczytać. Raczej posłuchać. No. Lubi pan czytać? O, to oczywiście. Jakie książki ma pan ulubionych pisarzy? No, bo ja wiem Myśliwskiego ostatnio. Ostatnio traktat o łuskaniu fasoli. Oprócz czytanych fragmentów wybranych książek, uczestnicy literackiego przedsięwzięcia recytowali także ulubione wiersze. Ty niewdzięczny, ty niepomny, ty pieszczony jak złanek, mentor panieneczki skromnej, pół dziewicy, pół kochanek, ty pawidełko mężatek, febik, matek, wdów gagatek, spowiednik, arystokratek, więc ty piłeś do przesytu zmysłów mych najskrytsze dreszcze, coś dziś cały ciepły jeszcze od puchu mojej pościeli. Ty mi mówisz o kądzieli? Więc ty mimo swego sprytu nie poznałeś się na tyle, że dla ciebie dokumentem są Marynie i Maryle? Że dla ciebie Pismem Świętym są aniele i anielki i ten cały skliwy produkt wszelki waszej wytrzeźbionej jaźni, waszej bujnej wyobraźni. Na zakończenie akcji Czytamy pod chmurką można było poczęstować się słodkim ciastkiem i otrzymać w prezencie książkę. Na relację z tego wydarzenia zapraszamy do Kulturalnej TV-ki.